Zanim pani Edyta Nowicka razem z panem Jacek Koba przystąpią do własnych prezentacji, to chciałbym na ręce Lasów Państwowych przekazać kartę drzew. To jest pokłosie inicjatywy, którą zrealizowaliśmy, za którą zostaliśmy nagrodzeni nagrodą Super Samorząd. Likwidacja Wyspy Ciepła. Posadzonych tam zostało 15 drzew. Ostatecznie 3 drzewa niestety wymagają wymiany. Niestety chyba zdaje się, że ktoś im pomógł tym drzewom. Nie pasują te drzewa osobom, bo zasłaniają te drzewa witryny sklepowe. Niestety z takimi problemami muszę się zmierzyć. Tu, na takiej karcie drzew jest napisana informacja, kiedy to drzewo zostało posadzone, kto jest interesariuszem tego drzewa i informacja, że fundator tego drzewa jest upoważniony do przedkładania niniejszej karty właściwym organom we wszelkich postępowaniach sądowych i administracyjnych celem wykazania swojego interesu prawnego w sprawach dotyczących opisanego w nim drzewa. Mamy nadzieję, że mieszkańcy się masowo wezmą za sadzenie drzew w mieście i że Lasy Państwowe będą dalej też uczestnikami naszych inicjatyw i też będą chciały z nami sadzić drzewa. Na ręce pani Edyty. Przekazuję także. Dziękujemy bardzo. Przekażę szefowi Andrzejowi Matysiakowi, który jest też orędownikiem wspierania tej akcji. Bardzo się cieszymy z tej naszej współpracy z Zieloną Akcją, bo ona uświadomiła nam, że rzeczywiście łącząc wspólne działania, możemy bardzo wiele w obszarze tym zielonym, zieleni miejskiej i lasów zdziałać. No i też służy taka współpraca służy komunikacji ze społeczeństwem. To jest dla nas bardzo ważne. My przybyliśmy tutaj z Radomia, z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Ja zajmuję się właśnie komunikacją społeczną, ale jestem leśnikiem z wykształcenia. A pan Jacek zajmuje się ochroną przyrody, tak zwanym urządzaniem lasu, czyli kwintesencją tego, co zrobić, żeby las spełniał wszystkie funkcje. I o tym dzisiaj państwu troszkę opowiemy. Opowiemy o tym, że możliwe jest w obrębie lasów państwowych łączenie różnych funkcji w jednym obszarze. A więc najprościej mówiąc, możemy z danego lasu mieć i drewno, bo wszyscy z niego korzystamy na co dzień w różnej postaci. Możemy pójść na spacer, na rower, korzystać z lasu nawet jako grzybobranie czy miejsce do zbierania innych, na przykład jagód, jak również możemy mieć rezerwat, który jest objęty pewnymi rygorami, ale wtedy wiemy, że pewna najbardziej interesująca przyrodniczo część mająca największe znaczenie dla bioróżnorodności jest chroniona. Postaramy się o tym wszystkim opowiedzieć na przykładzie nadleśnic Kozienice i Radom i Zwoleń, które tworzą taki obszar funkcjonalny, który jest swego rodzaju takim obszarem do właśnie tej zwiększonej ochrony przyrody, turystyki, również do promocji, czyli mówienia o tym, że wiele działamy dla przyrody i że ten las jest dla państwa otwarty. Nie zapominamy też o samych lasach w Radomiu. Las Kapturski jest dla nas szczególnie ważny i tutaj też leśnicy z Nadleśnictwa Radom bardzo o to dbają, by komunikować się społecznie i działać, ale jesteśmy też nastawieni na odbieranie uwag od państwa w tej działalności. Na początek te trzy funkcje, mówiłam, przyrodnicza, społeczna i gospodarcza i opowiemy o tym, że możemy je łączyć. Przypomnimy również tą historię, bo Radom jest, mamy nadzieję, dumny, tak jak my, z tego, że ta Dyrekcja Lasów Państwowych, która swoim zasięgiem obejmuje
część województwa mazowieckiego, ale i dużą całość województwa świętokrzyskiego, jesteśmy szczególnie dumni. Nasze początki to 1880 rok, kiedy utworzono tu protoplastę Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Zawsze też mówimy o tym, że nasz budynek jest otwarty dla państwa, jest tam dużo różnych instytucji, ale przede wszystkim siedziba Dyrekcji Lasów Państwowych. Budynek jest zabytkowy ze względu na wydarzenia radomskiego czerwca, które rozegrały się, gdy został on odebrany leśnikom. Wybudowany w 1938 roku, niestety w 1975 został zakwalifikowany jako siedziba Komitetu Wojewódzkiego. Odebrano nam budynek i po ogromnych staraniach udało się go odzyskać i do dzisiaj leśnicy w tym budynku się znajdują. Jest tam też sala historii leśnictwa. Serdecznie do niej zapraszamy, aby szczegółowo zapoznać się również z tą historią. Jeżeli chodzi o ten kontekst historyczny, to leśnicy zawsze byli obecni w społeczności lokalnej, czy to Radomia, czy Jedlni. Świadczy o tym na przykład Święto Lasu, które było kultywowane w okresie międzywojennym. I kilka lat temu powróciliśmy do tej tradycji i sadzimy las w Lesie Kapturskim wspólnie z różnymi grupami społecznymi, ale też i inne nadleśnictwa. Dzisiaj jest tutaj na stoisku warsztatowym, wystawienniczym z nami nadleśnictwo Radom, nadleśnictwo Zwoleń i Kozienice. Zachęcam do bezpośredniego kontaktu z leśnikami. Dzisiaj jesteśmy nastawieni na ten festiwal ogrodów. Mówimy o łąkach kwietnych, o pszczelarstwie, ale i gospodarce leśnej. Jeśli państwo mają nurtujące pytania, to na nie odpowiemy. No, nasza dyrekcja jest znana z takiej dbałości również o tą część historyczną, kulturową lasów. Mamy bardzo dużo publikacji, bardzo dużo nagród, opiekujemy się miejscami pamięci narodowej, których jest tu naprawdę wiele. I muszę przyznać, że w ostatnim czasie też wiele osób jest zainteresowanych taką turystyką historyczną. I na przykład mamy aplikację Las Historii, czy wiesz, że współpracujemy z różnymi grupami historycznymi. I jest to zawsze bardzo miłe i procentuje na różne sposoby. Także poznajemy historię i lasy również tutaj mają ważną funkcję. Kilka słów teraz o uwarunkowaniach gospodarki leśnej właśnie w Radomiu i Puszczy Kozienickiej. Tak jak mówiłam, regionalna dyrekcja to również województwo świętokrzyskie, ale my jesteśmy tu w obrębie Radomia i Puszczy Kozienickiej. Mamy w ogóle 23 nadleśnictwa pod nadzorem dyrekcji. No i cóż, ten obszar trzech nadleśnic w bliskości Radomia tworzy taki obszar funkcjonalny Puszcze, leśny kompleks promocyjny Puszcza Kozienicka. Tutaj wzmocnione są, tak jak powiedziałam na początku, te funkcje ochronne, społeczne i promowana jest gospodarka leśna. W dzisiejszych czasach, które są komunikacyjnie dla wielu środowisk trudne, również tutaj szczególny nacisk kładziemy na tą komunikację społeczną, dlatego cieszy nas współpraca z Zieloną Akcją, bo stanowi ona właśnie platformę do wymiany doświadczeń i możliwość wspólnego działania, nawet jeśli to jest posadzenie kilku drzew czy przekazanie sadzonek dla społeczeństwa. Funkcja gospodarcza, dzisiaj bardzo często krytykowana, ale pamiętajmy, że każdy z nas w różnym wymiarze korzysta z drewna, a leśnictwo jest oparte o ustawę o lasach, gdzie ta trwałość lasu, czyli to, że on trwa, zmienia się jego szata, raz drzewa są małe, raz duże, po wycięciu są sadzone, ale cały czas na danym obszarze las trwa i lasy państwowe są gwarantem tego, że nie będzie inaczej. Może nas niepokoić to, że coś się zmieniło, to jest oczywiste, ale zawsze ten las będzie i zawsze możemy znaleźć tą instytucję, którą zapytamy, dlaczego, co dalej, czy jest na to plan. O tym chwilę opowiemy. I tutaj poproszę mojego kolegę, gdyż no, musi się też wykazać. Szanowni Państwo, tak jak koleżanka powiedziała, leśnictwo to olbrzymia tradycja. To leśnictwo w Radomiu
to już ponad 100 lat tradycji. I ja myślę, że warto sobie również uzmysłowić, że leśnictwo, gospodarka leśna w polskim wydaniu no jest bardzo głęboko osadzona w różnych przepisach prawa. To wszystko naprawdę jest bardzo tak gruntownie poukładane, poplanowane i czasami w przestrzeni medialnej pojawiają się różne głosy, zwłaszcza wtedy, kiedy no może są jakieś sytuacje takie kontrowersyjne, ale naprawdę to, co my robimy jako leśnicy w Polsce, bardzo mocno stoi na gruncie naszego prawa. I takim jakby filarem tego prawa leśnego jest nasza polska ustawa o lasach. Nie każdy kraj na świecie, a nawet nie każdy kraj w Unii Europejskiej ma ustawę o lasach, natomiast Polska taką ustawę ma. I na podstawie tej ustawy są zagospodarowane lasy wszystkich form własności, czyli zarówno te, którymi my zarządzamy, a więc lasy państwowe, ale również ten dokument odnosi się także do lasów prywatnych, do lasów komunalnych, do wszelkich lasów, jakie mamy w naszym kraju. Jeżeli chodzi o lasy państwowe, trzeba sobie zdać sprawę z tego, że ustawa o lasach jakby mówi tak bardzo jasno i stanowczo, że leśnicy odpowiadają za stan lasu, że taką podstawową jednostką organizacyjną w lasach państwowych jest nadleśnictwo. I każdy nadleśniczy de facto jakby odpowiada za stan własnego lasu, za to, co się w nim dzieje, nie tylko od strony gospodarczej, tego, co on ma zaplanowane, co musi zrobić, ale również odpowiada w dużej mierze za bezpieczeństwo tych wszystkich, którzy znajdą się na terenie tych lasów. Dlatego no, tak to podkreślam tutaj w tym gremium, w gremium osób, które również korzystają z lasów, może w sposób bardziej taki rekreacyjny, turystyczny, żeby również ten aspekt to mieć na względzie. Proszę Państwa, i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której myślę warto tutaj powiedzieć, bo czasami się o tym zapomina w takim publicznym dyskursie o lasach. Kiedy myślimy sobie o lesie, każdy z nas wyobraża sobie jakąś taką wielką, zieloną, nieograniczoną przestrzeń, taką puszczę. I tak jest w dużej mierze. Lasy to ciągle te najbardziej jakby takie zbliżone do naturalnych zbiorowiska roślinne, formacje ekologiczne, ale musimy sobie zdać sprawę, że te lasy, które mamy w Polsce, są bardzo dokładnie jakby zbadane, policzone, zmierzone i wszystko, co w lesie się dzieje, jest dokładnie zaplanowane. Wszystkie lasy państwowe, bo o nich tutaj przede wszystkim mówimy, mają taki podstawowy dokument, który reguluje właściwie wszystko, co w tym lesie się dzieje. Jest to plan urządzenia lasu. Dokument zupełnie fundamentalny dla każdego leśnika. On określa wszystko, co będzie się działo w sferze gospodarczej i wszelkich innych sferach, które jakby wokół leśnictwa tutaj krążą w perspektywie 10 lat. I co 10 lat każde nadleśnictwo przechodzi taką procedurę właśnie sporządzania planów urządzenia lasu i dzięki temu no my możemy jakby, każde działanie, które dzieje się w lesie, jest dokładnie w tym planie przewidziane. Naprawdę proszę tutaj nam wierzyć, nie ma w lasach, w gospodarce leśnej przypadkowości. Wszystko jest dosyć dokładnie zaplanowane i przewidziane. Ja nie będę wnikał jakby w szczegóły, chciałbym tylko Państwu tak to zobrazować osobom, które są może poza tą naszą branżą leśną, że jest cała procedura sporządzania tego planu, że są konsultacje społeczne, w których de facto każdy może uczestniczyć. Dopiero na końcu gdzieś tam tych wszystkich uzgodnień powstaje taki dokument, który jeszcze jakby jest sprawdzany pod kątem również tym przyrodniczym. Bardzo często pojawiają się zarzuty o, mówmy to w nawiasie, o tak zwaną wycinkę lasów. Proszę Państwa, to, co robią leśnicy, zanim zostaną wykonane jakieś konkretne zabiegi, jakieś cięcia, to musi być sprawdzone również pod kątem przyrodniczym i te wszystkie plany, zanim one uzyskają akceptację ministra, bo każdy plan jest zatwierdzony przez ministra środowiska, muszą być sprawdzone pod względem ich poprawności, ich jakby nieszkodliwości dla środowiska.
Proszę Państwa, ochrona przyrody. Ochrona przyrody i leśnictwo to taki temat rzeka, o którym można by wiele mówić, zwłaszcza ostatnio wiele różnych tutaj spraw jest poruszanych. Chciałbym tylko Państwu uzmysłowić, że ochrona przyrody w Polsce jako dziedzina, jako ten obszar, którym się zajmujemy, ona w zasadzie wyszła, można powiedzieć, od leśnictwa, od gospodarki leśnej. Kiedy w okresie międzywojennym powstały lasy państwowe, to właśnie pierwsze formy ochrony przyrody, czyli parki narodowe, pierwszy park białowieski i później różne rezerwaty przyrody, były stworzone dzięki leśnikom na gruntach lasów państwowych. Leśnicy się tym opiekowali, także jakby to te dziedziny, my na co dzień się nimi zajmujemy, ja między innymi zajmuję się ochroną przyrody, jest to nasz chleb powszedni, my również jesteśmy odpowiedzialni za las, nie tylko od strony gospodarczej, ale jesteśmy odpowiedzialni za ten las jako to nadrzędne dobro przyrodnicze i to nam zawsze dziś w tych działaniach przyświeca, a przede wszystkim jesteśmy zobligowani również poprzez różne tytuły prawne do tej ochrony przyrody. Proszę Państwa, to co się dzieje w nadleśnictwie, to jest olbrzymi obszar, o którym tutaj jeszcze zechcę powiedzieć. Tak, ja jeszcze tylko dodam do tej odpowiedzialności, że lasy państwowe tutaj w regionie, w większości kraju mają certyfikaty gospodarki leśnej. Niezależni audytorzy potwierdzają, że nasze działania są zgodne z przepisami prawa krajowego, międzynarodowego. Mamy swoje dobre praktyki też, które stosujemy. No i jesteśmy stale przez różne instytucje kontrolowani, od kontroli wewnętrznych po rozmaite zewnętrzne. To są kontrole takie jak NIK, kontrole skarbowe, ZUS, Państwowa Inspekcja Pracy, bo to, że jesteśmy pracodawcą jest też ważne, ale na przykład kontroluje nas Archiwum Państwowe, Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Ministerstwo oczywiście Klimatu i Środowiska. Tego jest bardzo dużo, również często bardzo i to odnotowujemy duży wzrost, udostępniamy informacje publiczną i o środowisku i nie jest to nic dziwnego, ludzie chcą wiedzieć, co się dzieje, różne organizacje również. No, jesteśmy odpowiedzialnym pracodawcą, podatnikiem. Tutaj jest na schemacie przedstawione różne obciążenia. To są oczywiście standardowe podatki, ale to jest też wspomaganie samorządów. Na przykład budujemy drogi, które służą z jednej strony gospodarce leśnej, a z drugiej społeczności lokalnej. Rzeczywiście przekazujemy część kwot samorządom. Wspomagamy również parki narodowe, gdyż one podlegając pod budżet państwa, my jesteśmy organizacją samofinansującą się, no potrzebują tego wsparcia i są instrumenty prawne, które umożliwiają na przykład realizację różnych zadań ochronnych w parkach narodowych, czy nawet te ławki, które w Tatrzańskim Parku spotykamy, czy wiaty, one są opatrzone właśnie informacją, że dofinansowano z Funduszu Leśnego. Jest to takie wspomaganie też tego turystycznego wykorzystania różnych obszarów. Coraz ważniejsze są te kwestie klimatyczne i my to dostrzegamy. Dostrzegamy to, że ludzie interesują się zmianami klimatu, że się boją tego i też zmieniamy troszkę gospodarowanie, w szczególności w pobliżu dużych miast. Tutaj takim przykładem na pewno będzie Las Kapturski, który ma oczywiście plan urządzania lasu, ale też my obserwujemy, jak społeczność reaguje, jakie są potrzeby i też na szczeblu dyrekcji generalnej są prowadzone różne takie prace, żeby wzmocnić z jednej strony tą komunikację społeczną, a z drugiej strony być może będą też zmienione pewne działania właśnie po to, by jeszcze bardziej uwypuklić te działania klimatyczne, bo lasy tu są bardzo ważnym ogniwem i to jest oczywiste. Też zmagamy się z różnymi chorobami, gradacjami, stąd też wynikają różne cięcia, dlatego że przy problemie z kornikiem ostrozębnym czy jemiołom, no takie chore drzewo trzeba po prostu jak najszybciej wyciąć i wtedy ta choroba się nie rozprzestrzenia. To jest oczywiste,
ale też my wykorzystujemy nowe technologie, żeby ludziom to uświadamiać i żeby jak najszybciej reagować. Ten rok był łaskawy, wszyscy chyba zauważyliśmy, że jest bardzo dużo opadów i to jest zbawienne dla stanu lasu i dla przyrody. Robiliśmy obloty w tym roku samolotem i rzeczywiście tych problemów z suszą nie widać, ale nikt z nas nie wie, jakie będą kolejne lata. Co jeszcze? No, ważne jest dla nas bezpieczeństwo powszechne. Dużo ludzi korzysta z lasu. Pandemia spowodowała ogromną zmianę w postrzeganiu lasu jako tego jedynego miejsca często w czasie pandemii, gdzie czuliśmy się bezpiecznie, gdzie mogliśmy zregenerować się fizycznie, ale też bardzo ważne psychicznie i to rzeczywiście ta rola tego odizolowania się w lesie i regeneracji psychicznej jest bardzo ważna. Taki nowy trend, na przykład kąpiele leśne, które pochodzi z Japonii, polega na tym, że po prostu idzie się przez las i człowiek nie korzysta z telefonu, wsłuchuje się w przyrodę, dotyka mchu, słucha dźwięków lasu i to jest wystarczająca regeneracja i to taki rodzaj jest medytacji i też rzeczywiście ten trend w lasach jest dostrzegany i nawet niektórzy z leśników robią specjalne kursy. Rzeczywiście samo przebywanie w lesie jest już wartością, nie zawsze szczególna infrastruktura jest potrzebna i to też my wiemy, i czujemy to, że ludzie też to dostrzegają. Z tego działania związanego z bezpieczeństwem powszechnym też staramy się tłumaczyć. Bardzo dobrym przykładem jest tu Nadleśnictwo Kozienice, które mówi o tym, że usuwa drzewa, które są na przykład po wichurach, ale też często w rezerwatach przyrody są drzewa, które sąsiadują z domami, ze ścieżkami turystycznymi. Je wystarczy wyciąć i położyć na miejscu. No, wyprzedzająco o tym komunikujemy. I to taki świat właśnie teraz jest, że ta komunikacja wyprzedzająca jest bardzo ważna. Ludzie chcą wiedzieć, już na poprzednim wykładzie wiedzieliśmy, chcą uczestniczyć też w procesach może nawet decyzyjnych, ale chcą wiedzieć, co w ich ulubionym lesie się dzieje i to jest zrozumiałe. No stale też zmieniamy ten skład gatunkowy. No kiedyś tak było, rzeczywiście te nasadzenia szybkie, powojenne były głównie sosnowe, świerkowe w górach. To takie dziedzictwo i staramy się przebudować je w stronę gatunków liściastych, które lepiej sobie po prostu radzą w warunkach zmian klimatycznych i my prowadzimy te badania, które są to gatunki i stąd takie różne widziane z powietrza powierzchnie wyciętego lasu. Widzą Państwo tutaj posadzone są takie plamy, to są wcześniej posadzone dęby, a później tą pozostałą powierzchnię odnawia się gatunkami innego rodzaju. Innymi gatunkami po prostu. Także no, te działania, tak powiedział pan Jacek, są przemyślane właśnie do tego stopnia, że to wszystko jest na szkicach. Leśniczy, który jest na końcu tego całego łańcucha gdzieś tam w lesie, po prostu planuje to wszystko szczegółowo, jest z tego rozliczany i te lasy stają się coraz bardziej złożone, liściaste i bogate gatunkowo. No oczywiście ludzi drażnią cięcia, bo często po prostu nie wiedzą, na czym to polega, do czego to prowadzi i my właśnie dlatego staramy się jak najwięcej o tym mówić. No też staramy się odnawiać naturalnie, jeżeli widzimy, że las jest, ma potencjał do odnowienia, czy to sosnowy, czy to jodłowy, bo tej jodły w Puszczy Kozińskiej też jest bardzo dużo. To pozwalamy na to, by las odnawiał się naturalnie. Czasami też to wymaga tego, żeby pewne drzewa były tak zwanymi nasiennikami. One są tak oznaczane nawet jako N nasienniki, ale później po wysianiu nasion te nasienniki są no, czasami zostawiane, ale w większości usuwane i mamy młody, odporny las z pochodzenia naturalny. Jest on bardziej wartościowy po prostu i odporniejszy. No, gospodarka leśna to też pielęgnowanie lasu. Ten las po nasadzeniu wymaga pielęgnacji. Taka jest sztuka leśna oparta o liczne badania, doświadczenia i te różne czynności mają swoje nazwy. My też staramy się, że tak powiem, przystępnym językiem o tym mówić. W procesie tych pielęgnacji też pozyskiwane jest drewno. Jest ono cieńsze i też służy
społeczeństwu. Prowadzimy też społeczne akcje sadzenia lasu. Bardzo się one cieszą dużym powodzeniem i o ile pandemia pozwoli, już w tym roku troszkę pozwoliła na to, by zrobić parę takich akcji, ale rzeczywiście jest tu duży potencjał i są to bardzo przyjemne działania dla wszystkich stron. No to, co ludzi drażni, ale z czego korzystają, to jest pozyskanie i sprzedaż drewna. To jest taki poziom, który pozwala na to, by lasy były trwałe, by była ciągłość użytkowania. I nie dzieje się tu żadna krzywda, natomiast no, troszkę społeczeństwo też odrealniło się może od takiego widzenia źródła, że jednak jak kupuję książkę albo korzystam z mebli drewnianych, to gdzieś to drzewo jest, musi być to drewno produkowane. Rzeczywiście musi być gdzieś to drzewo na końcu wycięte, a później odnowione. I o tym trzeba pamiętać, że zawsze lasy są odnawiane. Polska ustawa o lasach mówi o 5 latach, ale w praktyce to jest najczęściej 2 lata, albo odnowienie naturalne, albo sadzenia. No, drewno jest powszechne w użyciu i coraz bardziej powszechne. No, ostatnio już mamy sztućce wszędzie, nie plastikowe, prawda, tylko drewniane. One też są gdzieś z drewna. Także powoli staje się jeszcze bardziej powszechne, ale też te poziomy użytkowania lasu są ściśle określone. Każde nadleśnictwo ma plan urządzania lasu, decyzję ministra i nie może wyciąć więcej. Mówiliśmy o lasach ochronnych. Tutaj też jeszcze to jest takie pojęcie, które nie jest związane stricte z ustawą o ochronie przyrody, ale to są lasy szczególnie traktowane. I tutaj pan Jacek powie troszkę. Tak, 2 słowa o tym zagadnieniu, bo ono czasami też funkcjonuje i widzimy, że nie do końca też chyba osoby spoza, powiedzmy, leśnictwa może rozumieją znaczenie tego pojęcia las ochronny, więc warto też o tym powiedzieć, bo mówimy o obszarach chronionych i te obszary chronione definiuje nam nasza ustawa o ochronie przyrody, czyli parki narodowe, rezerwaty, użytki ekologiczne, tudzież inne obszary chronione. Natomiast jest jeszcze w gospodarce leśnej, w leśnictwie pojęcie lasów ochronnych. My, proszę Państwa, prowadząc gospodarkę leśną, jakby mamy narzucone jeszcze dodatkowe reżimy, dodatkowe wymagania co do pewnych powierzchni. Jeżeli te powierzchnie mają jakieś określone funkcje przyrodnicze, to my jesteśmy zobowiązani tak prowadzić gospodarkę leśną, żeby tych funkcji nie zaburzyć. Czyli mamy na przykład lasy glebochronne, gdzie z jakichś względów cenna jest pokrywa glebowa i wtedy nie możemy tam tej pokrywy jakoś drastycznie zmieniać. Mamy lasy wodochronne, które są położone gdzieś na obszarach źródlisk, zlewni jakichś cieków wodnych. Również tam mamy narzucone pewne reżimy, gdzie na przykład nie można wykonywać zrębów zupełnych, a jedynie gospodarować poprzez takie częściowe cięcia. I tych kategorii lasów ochronnych jest bodajże 10, gdzie my jakby dodatkowo zobowiązujemy się do pewnych jeszcze restrykcji w ramach gospodarki leśnej. Natomiast nie należy tego mylić z obszarami chronionymi, które są chronione z tytułu prawa i tam już obowiązują jeszcze inne zasady. No właśnie, mamy lasy między innymi wodochronne, to o czym mówimy, lasy glebochronne, lasy wokół miast również są takimi lasami ochronnymi. I jest szereg takich kategorii, które my w swojej codziennej działalności musimy uwzględniać. Proszę Państwa, no niestety w przekazach medialnych to, o czym tutaj pani Edyta wspominała, czasami mówi się o tej wycince, o tym, że znikają nam lasy. W naszych polskich realiach nie ma właściwie takiej prawnej możliwości, no z naszego podwórka z lasów państwowych, żeby, że tak powiem, las przestał być lasem. Raz jeszcze trzeba to podkreślić. Wszystko, co nawet podlega jakiemuś zrębowi, gospodarce zrębowej, musi być odnowione. W praktyce najczęściej w przeciągu dwóch lat. Natomiast pewne takie globalne dane, które mamy również dane z całej Polski, z obszaru leśnictwa, pokazują, że generalnie jakby ta zasobność, to bogactwo przyrodnicze polskich lasów, ono nam rośnie. W tej chwili mamy
powierzchnię lasów w całej Polsce, wszystkich form własności, to jest powiedzmy około 30%. Po wojnie było kilkanaście procent mniej. Jakby to wszystko zostało wytworzone na skutek jakby takiej systematycznej pracy między innymi wielu pokoleń leśników. Widzicie Państwo na tym slajdzie, że w zasadzie w tych wszystkich takich podstawowych kategoriach związanych z tym, jak się wycenia wartość lasu, mamy przyrost, mamy coraz lepsze parametry. To się naprawdę nie bierze z niczego, to się bierze z takiej codziennej dbałości o ten las i z respektowania przepisów, z wiedzy o lesie, z takiego właśnie, ale też i z umiłowania lasu przez leśników, bo tak jak jak ja to oceniam, moi koledzy, moje koleżanki, to są w większości pasjonaci, którzy ten las po prostu kochają i z przyjemnością podejmują te wszystkie zadania. Proszę Państwa, funkcja przyrodnicza. Las to oczywiście przede wszystkim przyroda. My robimy bardzo dużo, żeby ten zasób przyrodniczy, który mamy w lasach, w miarę możliwości rozpoznać. On jest przeogromny i ciągle jeszcze wiele nie wiemy, ale myślę, że sporo już udało się zrobić. Między innymi przy każdym planie urządzenia lasu, czyli tym dokumencie, który jest sporządzany raz na 10 lat, staramy się rozpoznawać szatę gleb, czyli na jakich glebach rośnie nasz las, bo to z kolei warunkuje jakby to, w jakim kierunku ten las będziemy prowadzili. Staramy się również rozpoznawać zbiorowiska roślinne, więc wykonujemy również opracowania fitosocjologiczne, czyli całą szatę roślinną. Naprawdę na dużych obszarach my systematycznie staramy się inwentaryzować. Takie opracowanie fitosocjologiczne mają wykonane między innymi wszystkie leśne kompleksy promocyjne, chociażby nasz tutaj najbliższy leśny kompleks promocyjny Puszcza Kozienicka. I również teraz jesteśmy w trakcie takiego projektu, gdzie rozpoznajemy szatę roślinną na wszystkich obszarach Natura 2000, które pokrywają ponad 1/3 naszych lasów. A więc staramy się, żeby wiedzieć, czym gospodarujemy i na co ewentualnie w tej naszej codziennej pracy zwracać uwagę. Lasy w Polsce to jest właśnie ta główna arena, gdzie mamy największe bogactwo przyrodnicze, a skoro bogactwo przyrodnicze, to również mamy tutaj w zasadzie wszystkie możliwe formy ochrony przyrody, czyli mamy i rezerwaty, mamy parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, mamy obszary Natura 2000, te poszczególne formy ochrony przyrody pokrywają się wzajemnie. To często nastręcza nam różnych trudności w takim codziennym, właściwym podejściu do tych terenów i czasami też może niesłusznie obrywamy jakieś tutaj pretensje ze strony osób, którym zawsze się wydaje, że coś można byłoby zrobić lepiej. Na przykład na terenie Puszczy Kozienickiej, tej tutaj nam najbliższej, mamy aż 16 rezerwatów przyrody. One zajmują łącznie ponad 1300 hektarów powierzchni. Również nie tylko chronimy obszarowo, ale staramy się też zwracać uwagę na takie jakieś perełki przyrodnicze, więc w lasach państwowych wyszukujemy wartościowe drzewa, jakieś głazy, oczywiście stanowiska roślin, zwierząt i staramy się w miarę możliwości obejmować, zgłaszać to do odpowiednich organów odpowiadających za ochronę przyrody, tak żeby to zostało objęte ochroną. Takim przykładem jest przeprowadzona w ciągu ostatnich 2 lat na terenie naszej dyrekcji akcja pomniki dla natury, gdzie wytypowaliśmy ponad 100 drzew do objęcia ochroną w formie pomników przyrody na gruntach tutaj lasów państwowych. Już około połowy z tego jest ustanowione, natomiast czekamy jeszcze na pozostałe obiekty są w procesie ustanawiania.
Proszę Państwa, tak jak powiedziała tutaj koleżanka, ta gospodarka leśna prowadzona zwłaszcza wokół miast, ona zawsze będzie nastręczała pewne jakieś trudności, bo wokół miast zawsze będziemy mieli olbrzymie zainteresowanie ludzi, będziemy mieli większy ruch turystyczny, wszelaki inny, ale także wokół miast będziemy mieli formy ochrony przyrody. Tak tutaj dzieje się między innymi w okolicach Radomia. Mamy rezerwaty, parki krajobrazowe, obszary Natura 2000. My w swojej działalności staramy się, choć jest to czasami naprawdę bardzo trudne, ale staramy się te wszystkie sprawy godzić. Podam taki przykład. Tutaj bardzo blisko Radomia, rezerwat przyrody Jedlnia, w sąsiedztwie zbiornika wodnego. Jako rezerwat przyrody w zasadzie powinien być objęty ochroną w zakresie takim, że poruszamy się tylko po wyznaczonych szlakach. Natomiast, no jak Państwo wiedzą, jeżeli tutaj na pewno korzystacie też z tego terenu, tam tych ludzi jest bardzo dużo, wchodzą w różne miejsca. My staramy się jakoś ten ruch w miarę możliwości kanalizować, ale z tym wiążą się też między innymi zagrożenia dla bezpieczeństwa, że czasami tam, gdzie ci ludzie chodzą, trzeba po prostu wyciąć drzewo, żeby ono nie stanowiło zagrożenia i takie prace czasami muszą być wykonane, dlatego też prosimy również o zrozumienie w takich sytuacjach. Chciałbym jeszcze raz podkreślić, że takie współczesne, nowoczesne leśnictwo, nowoczesnego leśnictwa nie da się w zasadzie oddzielić od ochrony przyrody. I to, co robimy na co dzień w ramach gospodarki leśnej, no, ono się przenika z działaniami również w ramach ochrony przyrody. Mamy taki dokument, takie wewnętrzne dokumenty, którymi się kierujemy, to są zasady. I między innymi mamy zasady ochrony lasu, zasady hodowli lasu i te dokumenty jakby ściśle wyznaczają nam pewne ramy działania, co mamy robić, co powinniśmy zostawiać, a co ewentualnie możemy pominąć w jakichś tam działaniach gospodarczych. Także raz jeszcze podkreślam, naprawdę ta nasza gospodarka jest dosyć mocno obwarowana różnymi przepisami prawa. Oczywiście w dobie integracji europejskiej te nasze cele ochrony przyrody, one mają znaczenie nie tylko dla nas samych, ale mają znaczenie szersze, w wymiarze krajowym, a nawet w wymiarze Unii Europejskiej, więc my również jako Lasy Państwowe korzystamy na bieżąco między innymi z różnych programów, które dofinansowują działania w zakresie ochrony przyrody. Są to projekty związane z ochroną gatunków, siedlisk przyrodniczych i wydawać by się mogło takie prozaiczne prace jak wykoszenie raz do roku łąki naprawdę może uratować ten ekosystem, czy zachować go jeszcze na wiele lat w dobrym stanie. I my takie rzeczy robimy. Tutaj w Puszczy Kozienickiej również jest realizowany projekt ochrony siedlisk żółwia błotnego. Też wykonujemy tam działania, które jakby poprawiają stan tych siedlisk, sprawiają, że ta populacja żółwi, która tu występuje, no jest w stanie tutaj w sposób taki niezakłócony w miarę funkcjonować. Proszę Państwa, długo można by mówić o tych projektach. One są poświęcone roślinom, zwierzętom, ptakom, nietoperzom. O, właśnie, może taki przykład, jak już jesteśmy przy nietoperzach, to myślę, że warto o tym powiedzieć, bo Puszcza Kozienicka jest terenem w Polsce jednym z najlepiej przebadanych, jeżeli chodzi o faunę nietoperzy. To także tutaj dzięki jakby współpracy pomiędzy Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Nietoperzy i wszystkimi nadleśnictwami LKP Puszcza Kozienicka od kilku lat jest prowadzony zarówno monitoring, ale także ochrona, chociażby w postaci takich właśnie schronów dla nietoperzy, które są tutaj w puszczy,
w puszczy wywieszane. Według badań towarzystwa okazuje się, że Puszcza Kozienicka, pomimo tej presji ludzkiej, pomimo jakby bliskości z jednej strony Radomia, z drugiej strony Warszawy, oznacza się jedną z najbogatszych faun nietoperzy w Polsce. Ja jeszcze krótko Państwu powiem o społecznej funkcji lasu. Ona jest najprostsza, bo każdy w odniesieniu do siebie ją odnajduje się w lesie, mówiąc krótko. Społeczeństwo bardzo różnorodne i coraz bardziej, jeszcze bardziej różnorodny, korzysta z lasów. My jesteśmy na to otwarci. Jest Leśny Ośrodek Edukacyjny w Wiedni, letnisku znany ze Święta Polskiej Niezapominajki. Różne punkty, obiekty edukacyjne, ścieżki, na przykład Nadleśnictwo Radom niedawno ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska też działało w tej edukacji. Przy Nadleśnictwie jest odnowiona ścieżka. No też w czasie pandemii edukacja online, wirtualne spacery. Nasi edukatorzy, którzy również prelekcje online dla szkół przeprowadzali. Nie wiadomo, jak będzie jeszcze w tym roku. Zobaczymy, co będzie z tą edukacją. Na razie jest fizyczna. Bardzo dużo szkół odnotowaliśmy w czerwcu, kiedy pandemia odpuściła i dzieci wreszcie mogły wyjechać do lasu. Tutaj jest z nami na stoisku Lidia Zaczyńska, edukatorka znana z Królewskich Źródeł i ona może to potwierdzić. Różne wydarzenia, imprezy, też Święto Lasu, Pionkowski Dzień Pszczoły. Nadleśnictwo Kozienice stara się troszkę rozbić ten ruch turystyczny, kierując turystów również do innych miejsc, stąd to miejsce z pszczołą, Bartny Kąt i wokół bartnictwa z pszczelarzami z Puszczy Kozienickiej wiele się tam dzieje. Jazda z miasta, mikołajkowy Nordic Walking, różne eventy związane z grzybami, to bardzo Polacy lubią. No mamy też różne ścieżki turystyczne, obiekty, które są zebrane w aplikacjach internetowych, takich jak Bank Danych o Lasach, MBDL, wersja na telefony komórkowe. Zachęcamy do korzystania z nich. Odnowiliśmy w tym roku w związku właśnie z potrzebami społecznymi portal Czas w Las, który jest stale budowany. Tam jest wszystko związane z edukacją, turystyką. I nowy projekt, który w poprzednim roku był pilotażem, a teraz jest już w każdym nadleśnictwie, Zanocuj w Lesie. Ja dzisiaj przywiozłam ze sobą pełny ekwipunek Zanocuj w Lesie, gdyż też jestem orędowniczką i praktykiem w tym zakresie, także zachęcam do spania w hamaku w lesie, do przejścia paru kilometrów z plecakiem i to jest naprawdę głęboka regeneracja. Obudzić się rano w lesie, czy w deszczu, czy nie. Jesteśmy od góry płachtą biwakową przykryci w tym hamaku, więc jest to fantastycznie regenerujące siły fizyczne i psychiczne. O drogach leśnych długo można by rozmawiać. Służą one oczywiście ochronie PPOŚ, gospodarce leśnej, ale wiele z nich udostępniane jest turystom. Każde nadleśnictwo ma plany drogowe, docelową sieć dróg. Remontuje te drogi zgodnie z przepisami prawo budowlane i wszelkimi ekspertyzami dotyczącymi oddziaływania na środowisko. Z nowych inicjatyw tutaj Kozienice, wybudowało taką ścieżkę rowerową. Niedługo będzie ona oddana do użytku. Także nadleśnictwa też z samorządami, tutaj z gminą Kozienice była współpraca, jest. Jeszcze troszkę o wyzwaniach, problemach, bo te też dotyczą lasów, w szczególności lasów w obrębie miast. Jeżeli chodzi o Radom, to nie jest tu aż tak dużo lasów w obrębie państwowych lasów, w obrębie miasta, bo w tym przedziale od 1000 do 300 hektarów się nadleśnictwo Radom mieści, a mamy nadleśnictwa, gdzie jest dużo więcej. Ale problemów tutaj jest dużo. Straż Leśna doskonale o tym wie, to jest specjalna część służby leśnej, która zajmuje się zwalczaniem szkodnictwa. Śmieci, kradzieże stroiszu, kradzieże drewna, kłady, krosy, pożary, to wszystko to jest część naszej działalności, zwalczanie szkodnictwa leśnego i ta prewencja też, współdziałanie z innymi służbami. Są to problemy również takie, że różne grupy społeczne chcą korzystać z lasów, nie zawsze też ze sobą się dogadują. My musimy to równoważyć. Także tych interwencji tutaj jest bardzo dużo. Też taki zwykły wandalizm zdarza się.
No i od tego też my jesteśmy, żeby to pogodzić, ale również nie będzie tego bez edukacji i bez współpracy z różnymi służbami. Także stale musimy edukować społeczeństwo w tym zakresie, bo nadal jeszcze nie jest dobrze. No, problemy w miastach to jest też brak gruntów do zalesienia. My jako Lasy Państwowe nie mamy takich gruntów, bo wszystko jest już lasem. Natomiast zdają sobie Państwo sprawę, że w obrębie dużego miasta bardzo trudno jest, żeby ktoś zdecydował się na zalesienie gruntu. Musi to być oczywiście w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone, ale to jest bolączka miast, że tych gruntów jest rzeczywiście mało. No, inne wyzwania to te problemy społeczne. Każdy chce z drewna korzystać, natomiast ta mała akceptacja dla wycinania lasu też jest pewnego rodzaju problemem. No ja tu stale mówię, że lasy są trwałe i zawsze ten las będzie, czy młodszy, czy starszy. I zawsze też ten najbardziej wartościowy będzie objęty ochroną. No, współpraca jest dla nas bardzo ważna. No, współpracujemy z wieloma instytucjami, organizacjami w zakresie sportu, turystyki, ochrony przyrody najczęściej i takiej społecznej odpowiedzialności, czy to biznesu, bo wiele firm z nami współpracuje, nawet niektóre z tych, które tu się dzisiaj znajdują, na przykład Leroy Merlin z nami też współpracował w obszarze ochrony lasów, odnowień. No oczywiście te służby mundurowe, bardzo ważna współpraca z policją, ze Strażą Pożarną, Inspekcją Transportu Drogowego, Polskim Związkiem Łowieckim czy Państwową Strażą Łowiecką. A na końcu zapraszamy do lasu. Jeżeli ktoś by chciał się dowiedzieć, jak się spakować na wyprawę na obszarze Zanocuj w lesie, na takie nocowanie tak zwane na dziko, to ja zapraszam. Mam wszystko, co jest potrzebne. No, nadal nie potrafię się spakować w mały plecak, ale w duży plecak, który udźwignę jak najbardziej. Także dziękujemy bardzo. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo prosimy. W moim wieku, kiedy w czasach studenckich chodziło się po górach i plecak był, no to jeżeli się miało śpiwór, to myślę, że to, co jest prezentowane, to myślę, że w niskim budżecie takim wyposażenia turystycznego, jeżeli wszystko chcielibyśmy się zakupić od nowa, to tak średnio myślę 400-500 zł to już kupimy. Jeżeli na przykład nie mamy plecaka, wszystko zależy jakby od tego, bo ten rynek jest bardzo duży, ale myślę, że 400-500 zł to jest plecak, to jest śpiwór, karimata, butelka na wodę, termos, ale to większość z tych rzeczy w domu mamy, także jest to stosunkowo proste. No i nad hamakiem musi być rozpięta płachta biwakowa i to też jest część kosztów, ale jest to niskobudżetowe stosunkowo oczywiście. No i tak. Survivalowcy. Tak, znaczy ja mówię o normalnych ludziach, nie survivalowcach, bo tak, ale jest... No to zależy, jakim... Każdy musi poznać siebie, zacząć od nocowania latem i zobaczyć, jak znosi tą temperaturę, która czasami też latem spadnie, tak? Ja nie odważyłam się spać zimą, bo lubię ciepło i przyznam, że stopniowo to się musi zadziać, a najlepiej też dopisać się do jakiejś grupy, która na przykład jesienią przebywa w lesie i stopniowo próbować, korzystając z różnych porad, bo są różne takie praktyczne uwagi, jak to robić jesienią i zimą. Jest tu kolega z Nadleśnictwa Radom na stoisku, Hubert Ogar. On w paśmie jelenioskim Gór Świętokrzyskich spał zimą. Myślę, że udzieli wskazówek. Spał co prawda w namiocie, nie w hamaku, ale jest też taka kwestia, że w tych obszarach z ognia możemy korzystać tylko w miejscach wyznaczonych, ale mamy dalszy pilotaż. On dotyczy użycia ognia i z kuchenek gazowych w paśmie jelenioskim Nadleśnictwa Łagów można korzystać wszędzie. Także w ten sposób. Jeszcze jedno pytanie takie szersze, bo my się troszkę znamy, jestem z Ligi Ochrony Przyrody. Proszę powiedzieć, czy nie byłoby dobrze dla naszego miasta, regionu, aby wydobyć to piękno rzeki Radomki, a leśny kompleks promocyjny Puszczy Kozienieckiej poszerzyć od Nadleśnictwa do Bieszyn i nazwać to Puszcze Radomskie, bo to są te dwie puszcze, dawne Puszcze Radomskie, i żeby to bardziej było promocyjne. Bo jesteśmy 20 lat w samym punkcie. Ja tutaj oczywiście, ta ogólna wiedza o lesach jest bardzo dobra, ale generalnie mówiąc,
Dobrze by było, żeby bardziej to konkretnie z miastem połączyć i nawet taką ścieżkę wypadową. No, ja ubolewam jako mieszkaniec Radomia, że do pięknej Puszczy Kozienickiej nie można pojechać rowerem. Bo z Radomia do Puszczy Kozienickiej w kierunku do Siczek czy do Puszczy, no nie daje się wjechać rowerem. Bo są pasy drogowe i do tej pory w jakiś sposób ten temat nie jest rozwiązany. Czy Lasy Państwowe, czy tutaj, no to jest stolica, no chlubimy się, najstarsza dyrekcja lasów, czy możemy coś wspólnie zrobić, bo ja patrzę od miasta i Puszcza Kozieniecka, wypad z miasta, normalną, bezpieczną trasą. Wiem, że do Skaryszewa się dojedzie, bo jest pobocze, gdzieś tam się dojedzie, bo nawet na Domaniów, a ta perła przyrodnicza, że starczy tylko pobyć, nie wiem, czy to Jednia zawaliła, Radom zawalił, no ktoś to, kurczę, ileś lat nie widzi, no antropopresja, niszczymy to, co najbliższe, a my tutaj nie możemy tego, wydawałoby się, już tak oczywistej oczywistości rozwiązać. Dziękuję. Myślę, że takie, no trudno tu tak jednoznacznie się do tego odnieść, co do ścieżek czy szlaków rowerowych, to no oczywiście one są w gestii poza lasami państwowymi, bo te wszystkie drogi dojazdowe do kompleksów leśnych, na przykład Puszczy Kozienickiej, wiadomo, są w zarządzie innych włodarzy. Natomiast jeżeli chodzi o samą puszczę, no rzeczywiście jakby ta Puszcza Kozienicka, można powiedzieć, że ona wyewoluowała z takiej historycznej wielkiej Puszczy Radomskiej, która kiedyś porastała tutaj te tereny i była naturalną granicą między, powiedzmy sobie, Mazowszem i Małopolską. Natomiast na przestrzeni dziejów te kompleksy się dosyć mocno pofragmentowały i trudno powiedzieć, dlaczego tak się stało. Na pewno Puszcza Kozienicka stanowi nawet fizycznie te trzy nadleśnictwa, Kozienice, Zwoleń i fragment nadleśnictwa Radom, które składają się na ten jakby zrąb Puszczy Kozienickiej, więc fizycznie jest to jeden kompleks. No i tak jakby tak on jakoś był zawsze utożsamiany z pewną całością. I te lasy położone nieco bardziej na północ, tak jak pan mówi, Puszcza Stromiecka. Faktycznie, historycznie był to jeden las, no ale one dzisiaj stanowią już nieco inną rzeczywistość, nawet bym powiedział przyrodniczą. One bardziej już troszeczkę przyrodniczo są odrębne od Puszczy Kozienickiej. No tak czy inaczej, ten proces stanowienia leśnych kompleksów promocyjnych, on znowu jest gdzieś tam zapisany w ustawie o lasach. No i tak to zostało postanowione, jako jeden z pierwszych LKP w Polsce właśnie powstał LKP Puszcza Kozienicka i w takim zasięgu, jak on jest w tej chwili, to trwa niezmiennie. No musielibyśmy się pochylić nad tym zagadnieniem od strony takiej przyrodniczej, również tej formalnej, na ile jest to możliwe, żeby zrobić tutaj coś więcej. Trudno mi powiedzieć, nie jestem w stanie też w tym momencie jakby tak jednoznacznie na to pytanie dać odpowiedzi. Na pocieszenie powiem, że nietoperze badane są przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy we współpracy z Lasami Państwowymi, bo oni pozyskują środki z Wojewódzkiego Funduszu i potrzebują pieniędzy na wkład własny. Ich wspieramy w ramach tego wkładu, kupując skrzynki dla nietoperzy. I te nietoperze badane są i w Puszczy Kozienickiej, i właśnie Stromieckiej, bo tak leśnicy właśnie z Nadleśnictwa Dobieszyn czują, że oni pracują w Puszczy Stromieckiej. No, tak jak powiedział pan Jacek, jeżeli będzie procedowane, będą zmiany zasięgu leśnych kompleksów promocyjnych, to taki wniosek może być wtedy rozważony i być może spotka się z przychylnością dyrekcji generalnej. Panie Edyto, pozwolę sobie tak powiedzieć, bo znamy się troszkę od kilku lat. Dużo później powstał leśny kompleks promocyjny Puszcza Świętokrzyska. Dużo później. Na początku było 3 nadleśnictwa, teraz jest 6. W tej samej dyrekcji lasów da się coś zrobić, bo Kielce są bardziej prężne. W Radomiu są pewne problemy kapitału ludzkiego. Ja podam przykład puszczy takiego promocyjnego, bo to jest promocja, pani jest fachowcem od promocji. Puszcze Szczecińskie jest to przykład. Kiedy połączono Puszczę Bukową, Gielniowską chyba i Wkrzańską i zrobiono LK Puszcze Szczecińskie. I żadnej puszczy nic nie zabrano. Ja wiem, że Kozienice bardzo bronią swojej nazwy, bo promocja Kozienic, prężnego miasta z elektrownią i tak dalej, jest ich oczkiem i oczywiście nie boją się tej nazwy sobie odebrać, bo to Kozienice są no, Kozienicami. No ale bądźmy, że tak powiem, bardziej ambitni jako radomianie i tutaj miasto, że po prostu to są puszcze radomskie, jakie by tam nie były, jakby się nie dzieliły. W Polsce są przykłady, podałem Szczecin, są przykłady Kielc, oni to zrobili, a u nas tak, że tak powiem, siedzimy sobie i czekamy, że ktoś coś za nas zrobi. Dziękuję.
pamiętamy o pana wniosku, który jest, jest, no jest już został też wyartykułowany, także no, możemy na Radzie Leśnego Kompleksu Promocyjnego, bo to każdy leśny kompleks promocyjny ma takie ciało opiniodawczo-doradcze, także pamiętamy. I myślę, że może nawet odrębna rada mogłaby być poświęcona temu zagadnieniu z udziałem leśników również z tego nadleśnictwa Dobieszyn, który jest w Puszczy Stromieckiej. Tylko tak od strony przyrodniczej chciałbym dodać, bo ja myślę, że na tym no takim pewnym takim skompleksowaniu się tej Puszczy Kozienickiej też zaważyło. Zawsze ona była postrzegana jako ten teren, gdzie występowała jodła. Tam na północy już jodły nie ma, stąd między innymi tutaj te decyzje też wokół tych spraw przyrodniczych kiedyś zapadały. Myślę, że to też miało swoje uzasadnienie, ale oczywiście no, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby do sprawy wracać i być może poszerzać ten projekt. Mogę? Znaczy ja chciałem zejść na sprawy bardzo lokalne, Radomia, ale tak, znaczy jeszcze dotyczącej tej nazwy. Nie wiem, no jest opracowana monografia Karola Podkańskiego, Puszcza Radomska z końca XIX wieku. Później w okresie międzywojennym, zdaje się, ja przynajmniej spotkałem taką też nazwę Kozienicko-Radomska i właściwie jest chyba bardzo adekwatna, bo można na przedmieściach Kozienic pójść i dojść do przedmieścia Radomia i z jednego miasta do drugiego. Nie ma problemu, zresztą nawet w Radomiu zrobiliśmy w Muzeum Jacka Malczewskiego, to właśnie takie przejście od Wisły aż do samego Radomia Puszczą Kozienicką, przynajmniej tak to widać było. Myślę, że to jest, nie wiem, no, dla mnie sprawa akurat drugorzędna, chociaż miło by było, jakby była Radomsko-Kozienicka czy Kozienicko-Radomska. Niech Kozienice mają to pierwszeństwo w tym wszystkim, bo zdaje się, z Kozienic przez długi czas była zarządzana sama puszcza. Natomiast wracając na już nasze podwórko, my przed laty wnioskowaliśmy tutaj do miasta. W mieście bardzo powoli te żarna się obracają. Natomiast wskazywaliśmy na Las Kapturski, który jest właściwie tym największym naszym kompleksem w obrębie miasta. No bo jeszcze mamy Rajec, mamy jeszcze Kosów, ale w środku mamy Polanę, która kiedyś była właściwie chyba torfowiskiem i ona powoli wraca, bo tam jest takie ukształtowanie terenu, że wszystkie wody opadowe wpadają na Polankę i Polanka się fajnie zachowała. W 2015 roku namówiliśmy prezydenta, wcześniej nawet jeszcze, na to, żeby przeprowadzić inwentaryzację. I ta inwentaryzacja wykazała tam między innymi na dosyć wysokie, powiedzmy, jak na skalę miasta, naszego miasta, walory przyrodnicze tej Polanki. No i była propozycja, między innymi znaleziono tam którąś z gatunków, dwóch gatunków ślimaczka, który kiedyś zatrzymał, budował autostrady w Poznaniu, to jest poczwarówka. Czy jest zwężona, czy inna, to już nie wiem, nie pamiętam. W inwentaryzacji, która jest dostępna na stronach miasta, można to obejrzeć. My 2 lata temu zgłaszaliśmy to do miasta. Na razie to ciężko idzie, aczkolwiek wydaje mi się, że to jest kwestia tylko i dyskusji z leśnikami. Natomiast jest, no tym bardziej, że ta Polanka ulega, tak jak wcześniej ten oddział, który prowadził, bo kiedyś tamka była naturalna spływu, rynna, którą woda spływały do Doliny Mlecznej. Ona została zrekultywowana, znaczy została zasadzona, po prostu tam został las. No i właściwie chyba, jeśli nic się nie pójdzie w tym kierunku, to tak naturalną sukcesją ten teren stracimy. A on jest o tyle ważny, że raz, że to jest taka enklawa, gdzie mogą sobie sarny się wypasać, dziki tam chodzą. No i właściwie w tej chwili odtwarza się to torfowisko, które kiedyś tam pewnie było. Było, później było gospodarczo wykorzystywane, dlatego to właściwie była forma łąki czy pastwiska, które tam przez długi, długi okres były. Także dla mnie taki apel właściwie dla leśników i Urzędu Miejskiego, bo w gestii miasta jest Rady Miejskiej powołanie akurat, jest w kompetencji użytku ekologicznego, żeby wreszcie się dogadać nad sposobem i zagospodarowania i ochrony akurat tej Polanki. W
formie. Myśmy proponowali to użytek ekologiczny Rzeszowi Inwentaryzacji Przyrodniczej, która była wykonana i przekazana miastu i jest to użytek ekologiczny. Także wszystkich zainteresowanych też namawiam do tego, żeby trochę ten opis przeczytali. Zarówno w systemie informacji przestrzennej miasta można to sobie obejrzeć, jak i w tych dokumentach, które są na stronach miasta, też jest opis tego użytku. No i tyle. Jaka jest to jest jedno wydzielenie w ramach oddziału, ja już teraz nie pamiętam. No, to 2 hektary, to jest niewielki użytek ekologiczny, natomiast no, swoją rolę spełnia. Tym bardziej, że na północy mieliśmy Potok Janiszewski, ten Potok Janiszewski został przegrodzony, zdegradowany tych roślin, które tam były i były wymieniane wcześniej, jeszcze w przewodniku Bróżdża i Ściecińskiego 71 roku już nie ma. Tam nastąpiła degradacja już zupełnie, to już w tej chwili jest tylko połączenie pomiędzy drugim płucem, bo dla mnie płucami Radomia akurat jest Las Janiszewski, las. Nawet tak wygląda z góry, jak można było popatrzeć, i Las Kapturski. No i to tyle. To mój taki apel. Jeżeli mógłbym tak tylko odnieść się, bo my rzeczywiście, my znamy to opracowanie i ja znam to miejsce. I rzeczywiście tam została wykonana taka inwentaryzacja. Jest proponowane utworzenie użytku ekologicznego. Z naszego punktu widzenia jako lasów państwowych, z tego co pamiętam, jest to teren, jest to grunt nieleśny, więc tam nie są prowadzone żadne działania w ramach gospodarki leśnej i wydaje mi się, że my jakby nie mamy tutaj nic przeciwko, żeby taka forma, czyli użytek ekologiczny tam została stworzona. Natomiast wydaje mi się, że ta główna tutaj rola to będzie teraz rola samorządu, bo to by miasto chyba musiało zdecydować, czy ta forma powstanie, czy nie. No tak z własnego podwórka wiem, że my często staramy się zgłaszać różne ciekawe rzeczy, nawet do samorządów jako leśnicy. Ja prowadziłem, koordynowałem tą akcję Pomniki dla Natury i wiem, jak czasami trudno w samorządach takie inicjatywy się przebijają, kiedy nieraz... I to tak jak mówię, my jesteśmy za, są przyrodnicy, którzy prowadzą tam obserwacje, badania, natomiast potem gdzieś to czasami, no gdzieś to się zatrzymuje. Dobrze. To już potem, bo już będziemy kończyć tę część. Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy i zadają mi dziennikarze pytania, czy w przyszłym roku też się spotkamy na Festiwalu Ogrodu. My już prawie to w grafiku mamy. W przyszłym roku to jest zadanie zrealizowane z budżetu obywatelskiego, natomiast w przyszłym roku takiego zadania nie ma z budżetu obywatelskiego, ale mam nadzieję, że się możemy pokusić na wyprodukowanie troszeczkę może skromniej, ale... Miejsce jest odpowiednie, także... Tak, naprawdę że będziemy, jest tu atmosfera myśleli, taka ogrodu. Kontynuować, tak. bo widać zapotrzebowanie. Widzę na plenerze, co się My dzieje. My ze swojej strony na pewno się włączymy. Nawet możemy jeszcze większymi siłami. Wiesz, tych zagadnień okołoleśnych związanych z ogrodami jest bardzo dużo rzeczywiście i są bardzo ciekawe. Bardzo dziękuję Państwu. Dziękujemy. Jesteśmy umówieni. Dobrze, teraz jest przerwa, ale prosimy jeszcze tutaj panią Katarzynę Sztop-Rutkowską na chwilę.